Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Mecz w ramach Division Rivals, czas zacząć. Zespół Trojans zagra z Villains. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Richarlison. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Benzema! No nie, widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. A teraz? Było groźnie, ale świetna interwencja obrońcy. Klasa. I teraz zmiana posiadania. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Kibice żądają strzału. Teraz będzie niebezpiecznie. Courtois pokazał teraz najwyższą klasę. Uwaga, strata może tu być kosztowna. Sędzia widzi ten faul, ale puszcza grę. Ale akcja nie przyniosła niczego, więc sędzia wraca teraz do faulu. Będzie rzut wolny. Jairzinho przy piłce. Układało się to nieźle, ale szansa, czy przełamie impas? Ederson zalicza teraz niewiarygodną interwencję. Piłkarze Villains ładnie konstruują atak. Będzie groźnie. Piłkę ma Lam. Jairzinho przy piłce. Jairzinho ma szansę. Gol! Wychodzą na prowadzenie! Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ładna wymiana podań. Szukają dziury w obronie. Szansa na remis. I bramkarz. Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Daleka piłka z rogu. Karim Benzema. Jorginho. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Rudi Feller przy piłce. Jairzinho. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Jorginho. Karim Benzema. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Piłka trafia w poprzeczkę. Zabrakło może centymetra. Podanie do Jairzinho. Marquisio dostał piłkę. O, właśnie tak. Trzeba grać z obrońcami. Ale to za mało. Obrona szybko załatała tę dziurę. Richarlison. Karim Benzema. Piłkę ma Lam.
Marquisio dostał piłkę. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Jairzinho ma szansę. No i znów zabrakło centymetrów. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Jairzinho przy piłce. Jairzinho! Znakomita blokada strzału. Rzut rożny, przyznany Willens. Teraz krótkie rozegranie. Dobrze to teraz robi, było naprawdę niebezpiecznie. Tak, sędzia chciała puścić grę, ale ostatecznie uznała, że w tej sytuacji korzystniejszy dla drużyny będzie rzut wolny. Trudno zaprzeczyć. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Odegaard. Martin Odegaard. Jest komu podać. Dobre wejście, wygrywa tę piłkę. Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. Jorginho. George Best. Cały stadion chce strzału. Szansa, będzie remis. I bramka! Udało się, wyciąga swoją drużynę z tarapatów. Znowu mamy remis. Mamy wynik remisowy, 1-1. Smalling. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Przerwa. Za nami pierwsze 40. Drużyny gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. Zastosowana korzyść, gra idzie dalej. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Jairzinho przy piłce. Teraz scout. Może im dać prowadzenie. Gdyby tę bombę zmieścił między słupki, jestem przekonany, byłaby bramka. A więc jest przerwa w grze, będziemy mieli zmianę. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika, robi się naprawdę groźnie. Szansa, by wyjść na prowadzenie. Ederson wprost nie mógł obronić lepiej. Richarlison. Martin Odegaard. Ależ teraz okazja bramkowa. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania.
Zatem mamy wynik 2-1. No cóż, to było złe podanie, po prostu. Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Gol, proszę Państwa, właściwie do pustej bramki. No ale jak się wychodzi tak daleko od linii bramkowej. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Na tablicy wyników 3-1. Sanchez. I to tyle z tej akcji. Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce. Oddają inicjatywę przy jezdnym. Cóż, prowadzą. Mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może nie być taki dobry pomysł. To musi być bramka! Wciąż muszą uważać. Nie ma bramki. Zresztą i tak gol nie byłby uznany. Chorągiewka w górze, był spalony. Mimo to warto docenić naprawdę udaną interwencję. Tak się powinno stopować ataki rywala. Jair Zinio przy piłce. Znowu piłka u Benzemy. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Daleko dogrywa w pole karne. Piłka poza boiskiem. Wznowią od bramki. Marquisio. Piłka teraz do Antoniego. Piłkarze Wilens ładnie konstruują atak. Będzie groźnie. Błąd i strata. Może być bardzo kosztowna. Atak udaremniony. Obrońca był na posterunku. Do podania dochodzi Benzema. Jairzinho!